Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na live z Hektora. Mrocznie. Mrocznie, mrocznie. Ja jestem co prawda troszeczkę śpiąca, więc mam nadzieję, że się obudzę zaraz. Przydałby się jakiś ten energetyk, ale niestety nie mam. Jest mi smutno. No, szef, przygotowania są jak najbardziej na ukończeniu, z tym, że czekam jeszcze na jedną odpowiedź jednego gościa specjalnego. Tak, mroczne menu. Dajcie znać przy okazji, czy nie jest za głośno. Zawał cię obudzi, no. Tak, tak myślę coś. Też tak uważam. Te wszystkie horrory mają podobne menu główne. No, jest nieprawda, nie zawsze jest takie samo. Znaczy, no nie wiem. Dobry wieczór, dobry wieczór. Mam nadzieję, że w końcu będzie strasznie. No cóż, no. No, mam problem z dobieraniem horrorów. Tak naprawdę w sumie... O, cześć, Howard. Tak naprawdę w sumie to najczęściej wydaje mi się, że te... Nie wiem, płatne horrory chyba są straszniejsze czasami, ale... Oj, bardzo. Okej, czyli dźwięki są w miarę okej, czy w ogóle nic nie słychać? Tak też może być. Junał jest już spaczona. Już nic jej nie wystraszy. Biedny Howard. Okej. Dzięki, okej. Jeszcze mam katar w dodatku, to już w ogóle masakra. Tak, także w kwestii wprowadzenia, z tego co przeczytałam, to będziemy tutaj kierować jakimś obiektem testowym, chyba w jakimś podziemnym laboratorium, który się nazywa Hektor. I jest to taki psychologiczny horror, w którym podobno zmienia się otoczenie. Coś wydaje mi się, że podobnego jak w Layers of Fear, aczkolwiek no, głowy nie daję, bo jeszcze nie widziałam, jak to wygląda. Więc zobaczymy. Będziemy kluczyć po pokojach. No jak zwykle. Dobra, to lecimy z tym koksem. O, tu jakaś tabletka nam się kręci. Już widzę, że po dragach będziemy. Pali się coś. Ogień, tak, ogień. To mi się podoba. Tak, nie, no niekoniecznie. Aha, będę na spa. O, spoko. Okej. Ktoś coś do mnie mówił. O. Jak, ja zawsze piromanka. Zdecydowanie. Okej. Nie mogę ruszać kamerą. Światło świeci mi prosto w oczy. Ja nie wyglądam jak opętany przez diabła. Pokój, w którym znajdują się jakieś łóżka psychologiczne. Okej. My favorite toy of all is the needle. There is elegance about sewing a man back together. Ow. Oni mi robią lobotomię? Jezu, wiercenie, nie. Ja już mam też wiercenia w domu.
No mówię lobotomię im robię. Znaczy jemu. Już mogę się ruszyć? Co to jest? Aha, to jest kroplówka jakaś, chyba. Okej, okay, to ścięło, czy to tak ma być? Chyba tak ma być. Wiercą nam w brzuchu, raczej w mózgu. Ledwie się budzisz, już masz wizytę u dentysty. Boże. Okej, widzę ciemny korytarz, super. Zapowiada się fantastycznie. O, super, już nic nie widzę. Czy tutaj jest coś na zasadzie... Aha. Tu jest coś na zasadzie napisów do tej gry? Chyba nie, nie widziałam w menu takiej opcji. To jest smutek. Mamy zapalniczkę i mamy zegarek, ale nie mogę na niego spojrzeć, nie wiem, która jest godzina. Okej, okay, wyjdziemy. Wszystko się rozmazuje, jesteśmy naćpani, jak dobrze. O, trzy... Żartujesz. Ja mam ćpać tabletki? A! Nie, zapal to światło. No, zapal! Zapal! Nic nie widzę. Okej. Okay. A, dziękuję za komplementy. Pewnie i tak zepsuty zegarek. A, nie, po tym live'ie już nic nie będzie raczej. Co to jest? Jakaś kratka. Dobra, idziemy na razie do przodu. Te ciemności. Fascynujące. Jakoś tak nie boję się na razie. Nie wiem czemu. To symulator ćpania tablet. A to jednak nie grzybki, a tabletki. Będzie przynajmniej wesoło, jak się skończy. Tak. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Możemy biec? Możemy biec. To jakiś chrzaniony labirynt jest, no! Secrets are meant to be kept. Okej. Okay. Ciekawe, czy ja mam coś tu zbierać. Na razie to... Nic nie widzę. Aha, to są strzałki na tym. Ochrzaniony labirynt. Świetnie. Same dziwne korytarze. Chyba musimy iść za tymi strzałkami, coś mi się wydaje. Chociaż nie mam bladego pojęcia. O, doszłam gdzieś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak, moje ulubione labirynty. Kurde, za ciepło mi w tym swetrze. Sakra. Szkoda, że nie w parku. Tak, to jest horror. To jest Hector. O, który ćpa tabletki i chodzi po dziwnych korytarzach. Znajduje kurtki. O, i dziwne światło. Czy jest tu więcej tabletek? W ogóle po co są te tabletki? One mnie leczą, czy wręcz przeciwnie? Janek. O, do powodzenia, Klaudii. Mateusz. Zawsze może być gorzej. Na przykład labirynt połączony z parkurem, tak. Czy ja weszłam znowu do labiryntu?
To są same labirynty? Warning. Tu się nic nie da zrobić chyba. Światełko w tunelu. Na razie to my się kręcimy tylko po... Ej! Oszustwo! Okej. Okay. O, tam ktoś był. Chyba mi się wydaje. Znowu tu jestem. Byłam tu. Ale wtedy nie było tu tego. Faktycznie to otoczenie się zmienia. Dziwne to. Ale fajne. Lubię takie rzeczy. Wercia, nie spoileruj. Ani to labirynt połączony z labiryntem, który jest połączony z labiryntem. Oczywiście, że tak. Ale jak to tak? Dali labirynt, a nie dali mapy, a to złe ludzi. Tak, horror. Horror. I nawet tym... O, tu interact the door, dobra. I nawet tym razem był na hitboxie ten horror, więc już nie jest tak źle. Hitbox ogarnia, że to jest Hector. czekaj. Aha. Don't forget to take your pills. A jak to było? Mam jakąś notatkę, ale jak do tego dojść? Boże, klawiszologia. Nie to. Nie chciałam gasić światła. Gdzie były te pilsy? O, tu się można wychylać. Ale faza. Na kapsloku? Nie, na R. Na czym były pilsy? F. No, F klikam, ale F nie ma. Ja muszę chyba wejść do tego ekwipunku. What the fuck? Dobra. Gdzie jest ekwipunek? Leczysz ani hitboxa tymi drobcami. Przestaje być pośledzony. Tak. N. Aha. No N nie działa. N nie działa. Ani N, ani F. Ej, popsułam grę. Może się nie da wziąć tych pigułek. O, tu są otwarte. P jak Pierce. Zaraz powciskam wszystkie przyciski i zobaczymy, który zadziała. No patrzcie. Żaden przycisk nie działa. Psułam grę. Aha! To, dobra. Okej. Okay. A notatki to ja nie wiem jak. Tak, oczywiście, że każdą grę psuję. Aha, przepraszam, Jacek, nie zauważyłam. Tylko notatki dalej nie wiem gdzie. A notatki N nie działa. No chyba, że muszę cisnąć znowu jakiś... Nie, tylko pod trójką coś jest. O, dobra, to nie wiem. O, psute to. Dobra, złazimy na dół. Hello? Tam się coś dzieje. Ktoś ma problemy żołądkowe, chyba. Ja mi się wydawało, że ten, że pokazywało, że mam jakąś notatkę. Może to jest dziwne. Nasz facią ma zegarek na prawej ręce. No! Wiem, zauważyłam to w pierwszej chwili.
No. Dobra, widzę, że działanie drzwi jest jak w amnezji. Okej. Trzymajcie tu dla mnie pigułki. Jestem na głodzie. Potrzebuję pigułek. No. Otwierać mi te szafki. Dawać piguły! No. Może Hektor na głodzie, dawać piguły. Tu coś jest w ogóle w tych szafkach? Czy ja tak... Bez sensu to. Ja bez sensu. Cześć, Sandra. Ta gra to serio odzwierciedlenie mnie zgubiony w jakimś budynku bez okularów. Ho, ho. Ale w amnezji światło pomagało tutaj mnie. O, ktoś się ze mnie zaśmiał. Pewnie moje różowe głosy w głowie. Dawać piguły. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tu jakieś prysznice są. O, może chcesz się umyć? Nie czujesz potrzeby? Umycie się. Te drzwi wyglądają tak bardzo podejrzanie. Jakaś puszka z tuńczykiem? Otwieranie szafek. That's a problem. Tak, dawać piguły. Bez sensu. Dobra, włazimy tutaj. Czy ja tu byłam? Nie mam żadnego pojęcia. Ja już się zgubiłam. O, tu są piguły. Piguły, dawać piguły. Wszystkie piguły. Dobra. Nie musisz ich otwierać, ok? Pół live'a otwieranie szafek. No najpierw była klawiszologia, teraz otwieranie szafek. No coś musi być na tym live'ie. O, światełko w tunelu. Jej. Lecimy w stronę światła. Jakieś krzesło elektryczne. Okej. Cell block A2. O matko. My idziemy do jakiegoś więzienia? Nie podoba mi się to. W więzieniu zawsze są psychole. Co to? Czy się da coś zrobić? Może się pcha te drzwi. Chyba nie. Tu ci się będzie wydawać, że wszędzie byłaś. O, super! Nie wiem, czy to się da pociągnąć, czy ja umiem, czy to coś trzeba zrobić. Chyba coś trzeba zrobić. Może wezmę te piguły. Naćpamy się troszeczkę, nie wiem, co mi to daje. Dobra, nie idziemy w stronę światła. Jednak... Przyjaciela z Into the Glue. Czekajcie, bo zastanawiam się, czy tu wszystko sprawdziłam, bo wydaje mi się, że nie. O, Jesus. Jakiś... Boże, ten budynek się rozwala. Tu są jakieś schody na górę. Tu też coś jest. Ej, ja nie ogarniam w ogóle. Jak wspominam gimnazjum. No, całkiem w porządku. W sumie... Okej. Znowu słyszę głosy. Bywało raczej średnio, ale na ogół było spoko. Tak, i tu zapewne też już byłam.
Mech, mech, mech. O, super, świetnie. Genialnie. Ja cię kręcę. O matko. A to są jakieś drzwi, których nie mogę ruszyć. Jezu! Przecież ja się totalnie tu już zgubiłam. O, dziękuję za pozdrowienia od Kiny. Jej. Widać nasz architekt z poprzedniej gry nie odwiedzał tego budynku, skoro wszystko się wali, tak? O, tutaj jest w miarę porządek. Nawet jakaś kamera. Tylko co z tego, skoro i tak jestem zgubiona w tym miejscu? Czy ja tu byłam? O, tu jest jakaś strzałka. Może tu będą piguły. Dawać piguły. Słyszę głosy. Tu jest jakaś notatka. Jest! Mamy pierwszą notatkę! Jackson is putting in a petition to make our conditions better. Heat, hot food, news from our family. Okej. Okay. Dużo nam to powiedziało. Na razie nie było krzyków. O, coś włączyłam. Okej, ja tu mam włożyć jakąś kasetę. Nie, no nie mówcie, że mam znaleźć kasetę w tym labiryncie. O, ja cię pierniczę. Chyba, że ona ma tu być. Ta kaseta. O matko. Spędziłam 30 minut, po czym zorientowałam się, że trzeba... Ej! Musisz szukać tej kasety w labiryncie. O, super! Świetnie! Po prostu genialnie. Ja jestem pewna, że ja tu nie wrócę nawet. Z tą kasetą. O matko. Ta gra jest trudna logicznie. No, tędy nie przejdę. O, łazienki. Może w kiblu będzie kaseta. Zawsze takie rzeczy są w kiblu. Co to za teeny mini prysznic? No, tu się nie da. Tu pewnie się... O! Da się. Tu się da wejść. Okej. Okay. Marzenie, żeby wszystko było pod ręką. U kotków wszystko okej. Okay. Tu nie ma kasety. Musimy da wejść. Tędy nie przejdę, bo mnie grzejnik blokuje. O, są jakieś książki. Nie macie pigu? Gdyż nie, teraz kaseta chyba ważniejsza od pigułek. A to się w ogóle gra zapisuje jakoś, bo tak nie ogarniam momentu zapisywania się. O, kolejna notatka. I haven't seen Jackson for 3 days. Did he go home? O, Jackson zniknął. Jak mi przykro. Ania plus labirynt, katastrofa. Ania plus labirynt plus horror, apokalipsa. Ojeju. Sytuacja z wczoraj, jak ludzie z mojej szkoły zachwycali się czymś, co było w toalecie. O Boże, nie chcę wiedzieć, co było w tej toalecie.
Okej. Tędy nie przejdę. No dobra, tu znowu trafiliśmy na te schody jakieś. Bardzo brzmisz, jakby ci było przykro. Jak wychodzisz z gry, to ją zapisujesz. Chyba. Aha, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że tak właśnie się dzieje, jak mówisz. No nie, trafiłam na sam początek. Tu byłam. Ale tu chyba nie schodziłam. Przynajmniej mi się nie kojarzy. Tu było, tylko że tu żadnej kasety też nie widzę. Jezusie! O, czy dobre pytanie, gdzie ta kaseta może być, no. Tam nie było wyjścia. O, a to? Co to robi? Okej, okay. Nie wiem. Światło zapaliło w sensie, to wiem, ale... Co się wydarzyło, Siesia? Może my w wodzie jesteśmy, a to wszystko jest krzywe, a nie po narkotykach. Tak. O, kolejne głosy słyszymy. Tu sprawdzałam. O, o, o! Dobra, czekajcie. Te drzwi da się otworzyć. Okej. Okay. Pilsy! Jej! Nie, to nie są pilsy. Co to jest? To jest jakaś bateria. Okej. Okay. Ciekawe do czego? Żebyśmy mieli mieć jakąś latarkę tutaj w przyszłości? Czy on powiedział do mnie run? I coś brzydkiego? No, ja widzę, są już jakieś switche. Okej, okay, tu jest jeden. Tu był gdzieś drugi, który się wyłączył. Wrał jest strasznie. Tu jest jakiś kolejny? Jest. Okej. Okay. Że trafiłaś... Na 100% kaseta jest przy jakimś trupie. No, za dużo tych trupów to tu nie widzieliśmy. No, może to ma jakiś związek z tym, dokąd idziemy. Nie wiem. Z tymi switchami. Na razie to nic nie wiem z tego. Czy myśmy tu byli na górze? Chyba tak. O, tutaj się nie da. Na początku live, ale ja jestem zaspana teraz. O, narkotyki, dajcie mi, dajcie. No coś trzeba ćpać, no. Takie życie. Jak na razie to się jeszcze nie rozbudziłam, bo tu nic strasznego na razie nie ma. Tu już byłam, coś tu zabrałam. Ostatnim razem. O Boże, kocham labirynty. Chcesz rozwalić jakieś ściany czy coś? Ej, nie było mnie tu! Jest jakaś cela. Nie mogę otworzyć. A nie, byłam tu.
chyba tu byłam. No to było z tymi kasetami. No, chyba sekpicie! A, bo to jest inne pomieszczenie z kasetami. O Jezu. What the fuck? Kolejna notatka. Ja pierniczę. Nie mam pojęcia, dokąd idziemy. To jest ten. To jest jeden wielki labirynt. Tutaj nie da się powiedzieć. W sumie... Nie wiem, czy do tego da się nawet solucję jakąś stworzyć. Przecież masakra, tutaj cokolwiek się zrobi, to się idzie w inną stronę. O ty. Dobra, najważniejsze, że mamy kasetę. Więc po przerwie... Będziemy próbowali dojść tam, gdzie tą kasetę należy włożyć. Tak, myślisz, że byłaś wszędzie, a okazuje się, że nie było cię nigdzie, jakie to poetyckie. No i nie ma trupa, no niestety. Przykro mi, że zawiodłam. Cześć, Shiroi. No, ciężko tu cokolwiek zobaczyć na tym ekranie. Tak. Dobra, to wracam za 5 minutek.
Okej, okay, no i wracamy. Wracamy do naszego Hektora. Widzę, że Junał ma ochotę na loda. O matko. Dobra, musimy jakoś wrócić do naszego pomieszczenia z tymi drugimi kasetami, z odtwarzaczem. Nie mam pojęcia, gdzie to było. To wygląda jakoś podobnie, to miejsce. Tak, musiałam się rozebrać. To było mi za ciepło. Mój sweterek jest za ciepły jak na tą porę. Znaczy... Boże, chciałam powiedzieć porę roku, ale przecież jest zima. Tylko, że ostatnio ta zima bardziej przypomina wiosnę. Swoją drogą ciekawy zegar. Ale tu mam wrażenie, że myśmy tu byli, no. To jest znowu jakaś notatka. Tonight we'll meet at McGuinn's room. He has a plan. Tak psychodelicznie. He has a plan. On ma plan. Akurat. Hej, byliśmy tu czy nie byliśmy tu? Znaczy... Oh my gosh. Totalnie się zgubiłam. No chyba sekpicie, że ja stąd nie wyjdę teraz. Które to jest wyjście? Nie mam pytań. Ej, ale tu było wejście do tego. Jestem prawie pewna. No tu była ta łazienka. Pamiętam tą łazienkę. Szukałam coś w kiblu. Nic tu nie było. No, papa Shaxi. Byłam w tej łazience, wpuśćcie mnie tam. Dziwne jest to miejsce. Czekajcie, dało się tam wejść. Albo i nie. Nie ogarniam czasami, gdzie się tu da wchodzić, a gdzie nie. No! A tu byliśmy? Nie pamiętam tych miejsc! O, takich łazienek jeszcze kilka zobaczysz? Nie! O Boże! Wszystko tu wygląda tak samo! Zwariuję! No what the... Ktoś płacze... O, tu jest jakiś safe. O, jakiś miły pan. Ja widziałam oczy. Nie, to jest notatka. I'm sitting at my desk pretending to work. If you look okay. Like you're writing and focused on what you're doing, nobody bothers you. I've been watching the guy two desks over from me for a few days now. I don't know his name yet. He looks agitated and then the doctor calls him in for these therapy sessions. I'm not sure what they do to him in there, but when he comes out, he's placidly calm. He has his gold watch that they let him wear. I'm not sure why they let him keep it.
They confiscate all personal items when you're transferred to Hector. They even took my bear. I know it's stupid, but it helped me sleep. Znaczy, ja pcham i ciągnę te drzwi, bo nigdy nie wiem, w którą stronę one zaskoczą i... O, matko. I to jest problem, bo czasami mam wrażenie, że one w ogóle jakby reagują z opóźnieniem. O! Czy ja tu była? Bo mam wrażenie, że tu była. Próbowałam się tu dostać. Oh my gosh, kolejny dziwny zegarek. Coś jest, kubek z kawą. Kawy nie dali, no. Wystrzela jedna. Już w sumie kawy nie lubię, ale... Od tych horrorów wszędzie widzisz oczy. No. Nie da się ani pchnąć, ani... Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. O! Tu weszłam. Super, tylko co mi z tego, łażę po szafkach. Wow, znaleźć kasetę to jedno, ale teraz znaleźć to miejsce. Skąd ja przyszłam w ogóle? Stamtąd chyba. Tu by... I znowu trafiłam gdzie indziej. O, tylko... Chyba jesteś blisko. Ale w sensie... Trafiłam na początek. Nie, nie mam pojęcia, gdzie to było. Tu na górę nie, bo ten doszłam tam. Więc to chyba tutaj. Nie mam pojęcia, Boże. Nie, to nie tu. Jezu. Przecież to masakra. No, przypomina Layers of Fear, ale w takiej gorszej wersji mam wrażenie. Dobra, idziemy na górę, nie wiem. Mam wrażenie, że to nas do tego nie doprowadzi, no ale... Chociaż... Są jakieś odtwarzacze. Nie jest jakaś notatka? Ciekawa? Nie. Te krzyki są z gry. Wow! Okej. Okay. Wow! Co? Widziałam chyba od razu dwa z paniki. Okej. Okay. Żadne fix trudno takie znaleźć, w sensie takie horrory. Chociaż w sumie... No ale otwórzcie mi te drzwi. Ekstra. Tam coś jest. I coś daj w ogóle? No nie trafimy do tego pomieszczenia. Ja już nawet... Już nie wspominając, że nie wiem, gdzie to jest, ale...
Czy ja mam tą kasetę? Kiedy do... O, kiedy... Co? Czyli bierzemy leki, kiedy zostaniemy napadu lęku, schizofrenii, czy cokolwiek tam nasza postać ma, przynajmniej tak to zinterpretowałam. No, tak mi się wydawało. Nie mam pojęcia, co się właśnie wydarzyło, ale to nie było fajne. Czy ja mam moją kasetę? Jak mam to sprawdzić? Jackson is putting in a petition to make our conditions better. Heat, hot food, news from our family. Skończyły mi się moje tabletki, więc nie chcę mówić. Starałam się, Bercia, ale nie widziałam wyjścia stamtąd. I to coś mnie szybko załatwiło. What the fuck? Ale... No dobra, jesteśmy tutaj, ale to znaczy, że... Co, mam wszystko przechodzić jeszcze raz? Szukać tej kasety? Czy nie szukać tej kasety? Ja już nie wiem. Ja się już zgubiłam w tej grze totalnie. No nie. A nie, mam tą kasetę! Jackson został zamordowany. Bardzo mi przykro. No. Czy ja mogę puścić wreszcie tą kasetę? Stand by. Co? No widzę, że ktoś jest na tym monitorze tam jednym, jakby się pojawiał na chwilę, ale co z tego? Przynajmniej się tak nie wydarłaś, jak to zobaczyłaś. Mówisz, że przeżyłaś. Layer of Fears Inheritance to jest jakieś DLC? Póki co nie mam żadnych DLC do Layers of Fear, niestety. A gdzie to było? To były te początkowe schody? Boję się. Tam znowu będzie to coś, co mnie chce zjeść. Wow! Okej. Mam za tobą podążać? Dziwne postaci? Nie mam bladego pojęcia. Znowu trafiłam gdzieś... Intelligence. Wow! No ale wpuśćcie mnie tam. Nie, otwieranie drzwi w tej grze jest... porąbane. Czy da się tam wejść w ogóle? Chyba nie. Miła osoba połachała nam. Dobra, tu chyba też nie da wejść. Tam się nam coś świeci, ale... Nie mogę tam wejść. Tu byłam. Tu byłam. Jezu. Teraz to się boję. Co to? O, toalety. Mogę wejść... Co za badziewie. No do toalety już nie dadzą mi wejść. O, byłem tam, gdzie jesteś, a następnie się zgubiłem. Świetnie. Nie sądzę, żeby ta zapalniczka się kiedyś skończyła. O, tu jest coś podrapanego. Tu się pewnie ten dziwny stwór chciał dostać. Czekajcie, jest tu jakaś notatka? O, nie.
Dobra, toalety nie, to nie. Tu byłam. Tu się nie da wejść, tak? Kurde, to gdzie ja mam iść? A tu są coś! Czekajcie, jakieś dwie notatki. We're being filmed. Everything we do here ends up on a tape somewhere. Everything. I started seeing the place differently after I realized that. Those who've been here for a while always kept their heads down. They were always curt when you tried to talk to them. They didn't want to implicate themselves in anything. I've walked by the surveillance rooms before, but we don't have clearance to enter. It's a good bet that's where they're keeping the tapes. Okej. Okay. A ta druga notatka? Wow, mogę ją przesuwać nawet. Chyba się nie dowiem. We're being filmed. Everything we do here ends up on a tape somewhere. Everything. Okej, okay, wszystko co robią jest sfilmowane. Fantastycznie. O, czekajcie! Tu się coś otwiera. Ale tu już też byłam. No, mapa w tej grze być może by się przydała, gdyby się te miejsca nie zmieniały. Aha. To było tak bardzo useless. Chyba, że jak tu weszłam, to znowu coś się zmieniło. No jasne, że tak. O! Tym razem jest otwarte. Interesujące. Aczkolwiek tu też nic nie ma i pewnie jak wyjdę, to znowu coś się zmieni. Jest tu coś? Te drzwi były otwarte? Lagi są? To chyba tylko u ciebie. Łazienki są złe. Zawsze są tam potwory. O, biedna wersja się tu zgubiła. Miejmy nadzieję, że my się nie zgubimy. Albo że się odnajdziemy w tym zagubieniu. O, łazienka. W której już byłam. Dobra, chyba tego się nie da. Chyba. Mam wrażenie, że tu już byłam. O, kolejna notatka. McGuinn stole a gun. In 3 days we're going to take the doctor hostage and escape. It's our only hope. Ooh, ktoś tam zabrał pistolet. Pewnie nawet twórcy nie ogarniali tej gry. O, cześć Amba z powrotem. Ja nic nie chcę mówić, ale nie mam swoich pigułek. To znaczy, że będę bardziej wariować? To wygląda jakbym tam miała pójść. Ale tu jest wyjście jakieś dziwne. Czy ja już tu byłam? Tak, wiem, byłam. Nie, nie musicie odpowiadać na to pytanie. A to wcześniej nie było zamknięte? Albo mi się wydaje. Już nie wiem. Coś... Dziwne dźwięki słyszę ciągle. Byłam tu, czy nie byłam tu? Cześć, Mr. Ink. Te notatki niby coś tam, ale i tak mniejszość z nich rozumiemy.
Może tobie się tylko wydaje, że tu byłaś i po prostu te pomieszczenia są takie same. Nie wiem, może. Chyba tam powinnam pójść. Nadal tu nic nie mogę zrobić. Chyba, że to się otwiera do przodu i do tyłu, ale nie sądzę. Nadal mi tu chyba czegoś... O! Kolejne coś zdobyłam. Wydaje mi się, że coś tu trzeba zrobić konkretnego, tylko nie wiem co. To jest tak, jak mówiłem. Wydaje ci się, że byłaś już wszędzie, a tak naprawdę nie byłaś nic. Ja w ogóle nie brałam tych tabletek, bo nie wiedziałam, że trzeba. I dziwiłam się, że ekran mojej gry to galaretka. No ja już nie mam nawet tych pigułek. Także... Tu byłam. Toilet. Toilet zamknięte. Ale tu przed chwilą nie było otwarte? Chyba nie. Mam przerażony wzrok. Przepraszam, nie panuję nad tym. Nie, bo mam wrażenie, że coś mi zaraz tu wyskoczy, a nie będę przygotowana i... Wow! Okej. Dziękuję za wskazanie drogi. Chyba. Wow. Coś tam się psuje. Coś tu jest w ogóle? Tak... Mam wrażenie, że te drzwi się same otworzyły. Okej. Okay. 2F? Nie. Nie, to wygląda jak bateria. Wydaje mi się, że... To do czegoś, czego jeszcze nie mamy. O, matko. To nie wygląda zbyt przyjaźnie. Chyba, że znowu cofamy się na początek. Coś nowego? Nie. Gdzie ja teraz jestem? Gdzieś na początku. Okej, okay, światło. Przy tych drzwiach tamtych tam, no wiesz gdzie. Dziękuję. Naćpaj się baterią, dzięki. No, te dźwięki są najgorsze, to tak zazwyczaj jest. No byłam tu, ale jest nowa notatka, patrzcie. I can't go through with this uprising. I have a bad feeling. I told them I quit. Okej. Ktoś tam odszedł? Bardzo interesujące. No już tu nic się nie da zrobić. Wow. Co? Co znowu? Co? Gdzie? Aha, teraz mogę tu wejść? Ale tu już byłam. Tu jest znowu coś nowego. I could be wrong, but I'm pretty sure he's been working for two days straight. He hasn't gone up to use the washroom.
I haven't seen him in the mess hall or the dorms. He hasn't said a word in days. He just sits there, working. Sometimes I hear him moaning a little bit from his desk. I don't think he knows he's doing it. Te notatki się tu co jakiś czas będą pojawiać, tak dokładnie w tym miejscu. Aha. Ktoś łazi za tobą i zostawiam notatki. No ja właśnie... O, to coś... Uuu, znalazłam aż 3 te! 3 pilsy. Ale ekstra. Gdzieś mi się wydaje, że... tak... Na zawsze. W ogóle... Średnio mi się podoba impreza, w której łażę po dziwnym laboratorium. I nie mogę stąd wyjść, bo się kręcę w dziwnym... labiryncie wkręconym. Jeez, czy ja właśnie wróciłam w to samo miejsce? My gosh... Czy F? No F. A nie, to aż 10 tych dostałam. Kurde. Ja też w sumie na razie się jakoś specjalnie nie boję. Nie, no chyba musimy tu wejść. Żeby nam zresetowało i... O, właśnie, pokazało tu coś innego. O, matko. Jestem totalnie zgubiona. To chyba tutaj się pokręcimy trochę. Aha. Kolejne notatki. Over here. He always stares at me. I'm writing this note so I look busy. I don't want him to come over. He hurts me. Keep writing the note. Not that it matters anyway. I'm one of the only women in Hector, and Kane is a fucking animal. To jest motyw, dlaczego almost every night. Pisanie może być bolesne. Dla kogoś. I pretend to be asleep until he leaves. And then I cry. As quietly as possible, so he doesn't hear and come back. He gets angry when I'm awake. Widzicie, pisanie notatek może być bolesne. Jak dla mnie czasem jest bolesne czytanie niektórych rzeczy, zwłaszcza niegramatycznych i z brakami w ortografii, ale żeby pisanie notatek było bolące, to... znaczy, wersja ja tak mniej więcej czytam, ale nie wszystko dokładnie. Chyba się nie kupisz. Konrad, nie męcz. Nie wiem kiedy. Jak będę miała czas. Okej. Fascynujące. Co teraz? W ogóle zaraz będziemy kończyć tego live'a. Tu się nadal nie mogę dostać. Dobra, nie wiem, wejdę tu. Pokręcę się. I idę dalej. Super sugestywna uwaga do widzów. Tak. Dopiero godzinka i 10 minut. No tak, tak. Ja już jestem totalnie zgubiona. Ej, to jest jakieś nowe miejsce. Wow. Dobra, nie wiem, czy dobrze idę, ale... Nie, cały czas się tu wracam, no...
Czekaj. Mam wrażenie, że tu światło mnie prowadzi. Dobra, tu się nie da. Tu jest dzwonek. Nie chcę tam iść. Wolę iść tu. Byłam tu? nie, Wercia, jeszcze nie. Jestem w tyle na razie z wszystkim. Tu jest jakieś zejście na dół znowu. Ale byłam tu. Kiedyś. No matko, i znowu jestem tutaj. Jezus. Ta gra nie ma litości. Tak, jasne, kręćmy się w kółko. Świetny plan. Jak tam mroczna muzyka. No nie ma tu nic nowego już. Zepsuła się gra. Dobra, będziemy kończyć. Moi drodzy. Tak, kończymy, bo ja już na razie nie wiem, co tu mam robić. Trzeba się zastanowić albo więcej pokręcić. Nie wiem, exit to main menu. Miejmy nadzieję, że się zapiszę w tym miejscu grzecznie. Lub cokolwiek. Resum jest, więc chyba. Czekajcie, sprawdzę. W którym miejscu nas wyrzuci. Aha, tutaj. To niezbyt dobrze, szczerze mówiąc. Tak, live będzie jeszcze z tej gry. Myślę, że następnym razem spróbujemy ją dalej przejść. Aczkolwiek z tego, co widzę, to cofnęło nas dość mocno, więc... Znaczy, Jacek, pewnie są jakieś solucje, tak mi się wydaje, że mimo wszystko są, ale... No raczej nie będę korzystać, póki nie będzie to konieczne. No, to Wercia chyba mnie niekoniecznie. No niestety. Trudno, następnym razem najwyżej trochę nadrobimy. Dobra, kończymy, moje drogie słodkie pianeczki. Widzimy się na live w piątek. Przypominam też, że w sobotę jest live całonocny. Będzie jeszcze informacja, myślę, że na Facebooku z dokładnym, albo raczej przybliżonym planem na tego live'a. No, też właśnie wolę zapisywanie gry samemu, ale no niestety dzisiejsze gry rzadko mają taki system zapisów. Raczej na checkpointach lecą. No, także życzę wam miłego wieczorku. Ojej! Mentat ma słodką koszulkę. Tak! Gratulacje! Śliczna, słodka koszulka. No, teoretycznie MB będzie od 20 do 5, 6 rano, ale głowy nie dam, czy wytrzymam. Nie, w sobotę właśnie nie będzie The Sims 2, będzie ten live całonocny zamiast tego. No, także kończymy. Dobrej nocy, miłego wieczorku. Pa, pa.